Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony, Jeżelnik Oficer, a w dzisiejszym, to jest kolejny odcinek z serii Gospodarstwa po Ojcu i dzisiaj ze mną jest, panie przedstaw się, Tomek, zwany E-Rolnik. Witamy, o dobra, cicho tam, witamy właśnie, jedziemy w dzisiejszym odcinku po nawozy. Ja jadę swoim 10-14, czy 16-14, przepraszam. Albo 16-4. A ja jadę agrotronem. A, nie idzie na agrotronem. Dobra, rura, panowie. Panie, a nie. Panie, chłopie. Ale on głośny tam. Weź te napędy rozłącz. Słyszysz? Są rozłączone. Dobra, to rura, panie. Pierdzimy tymi ziomeczkami. Głosem powinno być dobrze. Panie, wiesz co, czekaj, zatrzymaj się, zobaczę, co dobrze z głosem jest. Włącz awaryjki. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Idziemy już. I znowu, no. Dobra, próbujemy. Idziemy konkretnie po nawozy i po nasiona z KWS-u do ściania kukurydzy, bo musimy też sobie kupić jeszcze siewnik. Jak widzicie, sol do konta jest w miarę ok. Wziąłem znowu pożyczkę na 100 tysięcy. No i tak jeszcze jakoś wyszło. Ciężko mu jakoś, ciężko. Dziwne. Powiem ci, że jakoś ciężko temu Ursusowi. No mnie tam trochę przycina, ale idzie nawet gładko. No, ale powiem ci, że ciężko idzie Ursus, bo tylko nie może się rozpędzić, rozbujać się nie może. No. Mój tak leci ledwo na razie 20-20. Jak mu dam miodu trochę więcej, to idzie. Czekajcie, krótka przerwa. Tam w agrotronie. Dobra. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Musieliśmy, bo my nagrywamy to między lekcjami, tak jakby. Bo akurat udało nam się zgrać, więc jedziemy. Tutaj właśnie po nawozy. Rura. No, grzej tego swojego. Już, no pa, idzie. Użyję szczelkę, za niedługo wypluję. A, i zapomniałem wam powiedzieć, Ursus 10-14 poszedł, został sprzedany, tak samo jak zgrabiarka ruska. I zgrabiarka ruska została wymieniona z jedną ruską zgrabiarkę. I za sprzedaż Ursa został kupiony Forsznit E303. Prrr, gdzie? Ty mnie tam pchasz? Pchasz mnie tam? Halo, pchasz mnie tam z tyłu? No trochę cię na początku, bo mój trochę słabiej hamuje. No, mocno właśnie. Dobra, panie, weź ty tą przepną tak jak ja się teraz zaraz ustawię. O, na całym boku się ustaw. Dobra, ustawimy się. Chyba trzeba będzie tymi przyczepami zamienić, albo nie wiem, bo... Bo moja przyczepa, moje dwie to nie wiem, czy Ursu to sobie da radę, na pewno. A ty obciążnik masz jeszcze z tyłu? No oczywiście, że tak. Jezu! Po co, jak mówię, jak ty widło nie masz. Mówię, że mam odczepić, no to jadę z obciążnik. Weź tam na escape, weź i weź go tepnij do domu, tylko idź tam, weź tam, stanij sobie do domu i sklep sobie tepnij. No wiesz co, jak był sklep? Alt, shift, S. Wiem. Zaraz pójdę tam, wsiądę do gry. My tak średnio przygotowani. Tak średnio. Gdzieś
obciążnikiem. Na podwórko gdzieś tepij ten obciążnik, bo niepotrzebny. O, prrr. Idzie, idzie. Za Xana biorę. Idzie, panie. Panie, weź go zgaś, po co? Muszę trochę przejechać, żeby odczepić. A po co odczepiać? A, wiem, o co ci chodzi, obciążnik. Właśnie też nie wiem, czy Tomek będzie często występował na odcinkach, bo tam nie wiadomo jak z jego internetem. Weź tylko buty wyłącz na razie, bo mi migają szybę. Ursus se ładnie siadł na przedniej osi. Powiem wam, że te nawozy też są zbugowane, a nie chciało nam się Big Maców, bo nie chciałem cudować już. Szkoda mi było nerwów. Mam do ciebie takie prośbę, żebyś ty tepnął mi ten obciążnik, co? Bo ja go nie widzę. Zaraz ci go tepnę, cześć. No tepaj się po każdej maszynie na escape'ie, tam jak klikniesz na maszynę. Czekaj, ja to zrobię. Co ja z tobą mam, chłopie? Tak to się robi, o. Pepe, to było, to było, to było. A sklep już ustawiłeś? Tak, wszystko jest ustawione, tylko weź to tepnij. Dobra. U mnie jeszcze jest. Nie ma, znikł. No. O to chodziło. Chłopie, wiesz gdzie on znikł? No zgadnij. Gdzie? No, no przejdź tutaj, pewnie. Przejdź tutaj, no przejdź, no przejdź, no zobacz. Jak to możliwe, jak ja w oborze ustawił, żeby to było? Nie. Znaczy przy oborze. Nie wytrzymam. Nic, chłopem. Później po niego przyjadę. Teraz to już za późno. No. Michał, powiem ci tak, trzeba zainwestować. Trzeba zainwestować w drugie widły. No, nie przesadzaj. Gdybyś tym Deutschem nie poładował, bo jest za lekki. Tu chłopie Ursusa podnosi z odciążnikiem 1200 kilo. No chodźcie, zobacz jak podnosi. No dawaj, dawaj. Dół, 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 dół. No patrz. Góra. No i paczek podnosi. Tylnie koła mielo. No i co ty na to? Patrz. Ja żebym się trochę się nie zepsuł. No właśnie. W końcu miałem jechać po trochę nawozu, a wyszło tak, że na dwa trzeba było jechać. Ty jeszcze nic nie wypluł szczelki. Oj, 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 oj. Jeszcze nie.
Nie! Nie ciążycie. Bo ci Bóg jednym stanął. Co tu się dzieje? Tu nie mają wódka. Co? Spytaj się chłopaków, czy wózka wózek nie mają. Jeszcze gorzej go podnieść. Wózka to w ogóle poniesie. Kiedyś ładowałem wózkiem. Spryta! Ale po tym update'cie coś się zepsuło, bo są bardzo ciężkie. Dobra, panie. Chcesz pan widły się pobawić, czy nie za bardzo? A rób! Twój ciągnik, nie mój. Wiesz co? Ja bym kupił ten obciążnik przedłużany. Czekaj, ja spróbuję obciążnik przedłużany kupić i ja będę ładował po dwie, bo to nie ma sensu. Idę, może załatwię jakiś wózek, ale nic nie obiecuję. Spróbuj, ale nic nie obiecuj, właśnie. O, ta. No, używany jak zwykle. Chłopaki mówią, że nie mają, ale jest na sklepie. Niepotrzebny, zaraz będzie, by rzekł. Zaraz mam jechać nim, czy co? Przyjechać. Mam nim przyjechać tutaj. Zostaw cicho, mam już obciążnik kupiony. O. To ja za ten czas załaduję siebie. Będę ładował. No to czekaj, już mam obciążnik. To czekaj. O, jest. Piękny, no widzisz to, piękny. Dobra, idę po wózek do chłopaków, zaraz przyjadę. Nie, zostaw. Na dwa będziemy ładować, będzie szybciej. No to czekaj, ja zobaczę ile wypożyczenie kupuję. To ja tam się tepnę do chłopaków po ten wózek. Czekaj mum, zaraz będzie, czekaj. Ej, mamy pasażera moda? Jak nie mamy, mamy. Tego to... Nie mamy. Masz wózek, czekaj, mam już. Ja go nie widzę. O, chłopaki przyprowadziły. Widzę jaki porządny sprzęt. Dawaj nim. Weź tam na klipce, ustaw jako wario, albo daj ja ustaw. Daj no to. Krzyż. Już. No do góry, nie rysuj im tu. Zobacz, czy to w ogóle podniesie. Będzie problem jak nie. Rozszerz widły. No, jeszcze, no. Jak z małym dzieckiem, jeszcze. No dobra. Panie, ale to weź pan rób to przyciskami, a nie myszką. Pochyl. No w drugą, o, jeszcze trochę. No, dobra, no, jeszcze trochę, na dół. O. No, rura. I ciągnie. No i dawaj do góry. Dawaj to pan. Chłopaki mówiły, że podnosiły big bucki dwutonowe. Dawaj, jedź pan, jedź. No. Chyba kupimy od nich tego duperka. Trzeba kupić albo podobne. Chyba kupimy taki sołom, będzie lepszy.
system ani tu. So. Dobra, nie można nim za bardzo szarżować, bo dupę podnosi. No widzisz jak wysoko, bierz pan ładu, ja się weszłam. No, my sobie obciążnik weźmiemy. Przepraszam za wszystkie wulgaryzmy użyte w tym odcinku, a to dla żartów. Nie jest to w celach obraźliwych, prawda? Dokładnie. To jest tylko w celach w celach poprawienia sobie humoru. O, elektro. Ty to widzisz? Panie, czy ty to widzisz? Dupa ci siedzi jak? No, teraz to mogę podwanie. Możesz napisać w komentarzu, kto ma elekcję w czasie oglądania, albo kto już miał. O, będzie lepiej, będzie dobrze. To widzisz? Ursus, dobra maszyna, pa. To widzisz? Kurna mać. Ten wózek coś nie chodzi. Co się stało? Co? No? Dobra, teraz ci pomogę ładować. Kurde. Aj, napiszcie w komentarzu, żeby pana e-rolnika przekonać, żeby występował na live, bo nie. Ja mówiłem, że mogę występować, ale u mnie wieczorami jest słabszy internet. I chyba musimy robić live na dnie. Takie jest stwierdzenie. I obrana sytuacja. Co chłop robi? Co chłop robi? Pierwsza paleta już udana. Ustawiłem tą paletę. No, pierwsze koty za płoty, ta? Dobra, jeszcze... Pierdziele, pakuj ty to, bo mi nie wychodzi tym wózkiem. No spróbuj jeszcze parę, no nie bądź tak. Jak ty w przyszłości traktorem mieć z turem, jak ty... Czy wózkiem rakiem na przykład. Już wolę manituję. Jeju, kochany. Dobra, wiecie co? Robimy timelapsa. Robimy timelapsa z ładowania. Trzymajcie się.
jesteśmy już tutaj z panem Tomaszem i obradujemy tutaj chwilowo, patrzymy tutaj na przyczepy, co tu się dzieje. Ja, mi się wydaje, że na tą zieloną by jeszcze jedna weszła. Nawet dwie, tylko w poprzek. Mogłyby wejść, ale... Potem musimy je dołożyć, bo teraz musimy ale zrobić krótką przerwę. Czy nam się zmieszczą na moją resztę? No, właśnie. Jak nie, to dopakujemy tutaj. A właśnie, jak się zmieszczą, ale na twoją się raczej zmieszczą. Powinny się zmieścić. Tylko mówię, że wszystko było na oko wyliczone. Naprawdę. Dokładnie. Ty było tylko liczone na sztuki, a nie było liczone ile wejdzie na ile. Dobra, panie, to co? Przerwa, tak? Potem się widzimy. No, no stój tu. Dobra. No, no, nała. Widzimy się w krótkiej przerwie. Elo. Witamy po krótkiej przerwie. Jedziemy. Już załadowani. Wracamy. Wszyscy mają porówno ładunku. Tak jakoś wyszło. Rura. Szybko. Już, leć. Szybciej. Czekaj, opłeska moc się nie może rozpędzić. Na tyle z tyłu obciążenia, że 2400 plus 1200
Jeszcze 3600. Szybciej. On ma z tyłu 3600. Mój ma trochę więcej. Z tyłu obciążnika mówię. No ale na przyczepach ciągnę trochę większy ciężar niż ty. Tyle samo. Masz 8 palet? Ja też mam 8 palet. No widzisz, a twój nie daje rady. No bo, chłopie, przełożenie Ursusa do ojca to jest co innego. Powiedz, kiedy skręcamy, bo ja nie wiem. Mi nie ma PESE włącz. Dobra, już wiem. No. Tnie mi tak jak cięło, ale i tak jest dobrze. Maybe. A ile masz pingu? Nie wiem, nie mam ustawione tego. Aha. Dobra, może powoli hamuję. Samemu, na ludzie. Wyłącz kierunki. Czemu? Jak skręcamy. Zaraz. Deutsch, niemiecka moc, Ursus, polska moc. Deutsch się ślizga. Takie obciążenie, dziwne, że aż dojdź się ślizga. Mogłeś się zamienić, Szczepan. To było mówić. Dobra. Ta to w ogóle przeładowana mi się wydaje. Nie no, takie obciążenie miał, że bym przywalił. Wyłącz tą supermoc. Już? Weź tym rzęchem od... Weź dziś im przejeść, bo ja chcę rozładować zaraz. Już. Ej, odepnij szczepę, odepnij. Weź no odepnij, ty na zewnątrz jesteś. Rura. I weź, od, weź niedaleko, bo ja będę dojciem rozładowywał. Bo dojcie jest szybszy. Czekaj. Czekaj, zaraz mu inną skrzynię trzeba ustawić, czekaj. Więcej miodu dawaj Ursusowi. Lepiej będzie szedł. Panie, jak on ma złą skrzynię ustawioną, to trzeba ci poradzić. O, teraz będzie szedł. Zadusiło go. Co ja mam za ten czas robić? Chwilowo nic. Chyba. O. Co teraz będziesz robił, jak rozpakujesz nawozy? No, trzeba będzie się przygotować do siewów, ale trzeba jeszcze będzie wapno, bo będzie chyba rundę trzeba zrobić. Co? Bo cię nie słychać przez Ursusa. Mówię, że trzeba będzie chyba zrobić ten... Mówię, trzeba będzie chyba zrobić jeszcze akcję wapno, żeby przywieźć se. Zwapniany, tylko muszę zobaczyć, gdzie jest wapniany. Czekaj. To najwyżej ja pojadę, a ty za ten czas będziesz rozładowywał. Szczerze, pojechałbym Ursuskiem, czy tam Agrostarem. Paszę nawozy, skupy. Kolej, szut drewna.
kurde, czyżby nie było? Nie wiem, zaraz to sprawdzę. A tutaj jak jestem Leviathan i PPHU Agrico? To jest skup, to jest na pomarańczowo. Rozumiesz? Moim zdaniem to będzie tutaj, gdzie jest pasze i nawozy. Co? Chcę przejechać, gdzie są pasze i nawozy, tu. Pasze i nawozy? To ja pojadę. Czekaj, jakąś małą przyczepkę kupić, nie będziemy jeździć darmo traktorami. Ty chcesz pojechać. Wsiądę w tego Ursusa, zapnę DB14 i pojadę po wapno, zostanie ci najwyżej na kolejny sezon. Nie, czekuj. Dobra, czym będę miał jechać, to powiesz. To ty za ten czas będziesz rozładowywał. Weź jedną DB14 i przejedź się może Ursusem, może go dopiłujesz, nie wiem. Ursusem pewnie go tam jeszcze zagrzeje trochę. Ty rozładowywuj. Dotrzy się z tym Ursusem, bo go bardzo nie lubisz chyba, wiem. Czego nie lubię? Ursusa. Musisz się z nim dotrzeć. Ja nie lubię Ursusa. Łopanie, z tego dojcia to nic nie będzie. Panie, to tylko złom doj. Nie pogrążaj dojcia, bo cię Piotrek przegoni. Coś tam mruczył. A już nie. Wypij tam to. Nie. To idzie centralnie na YouTube, a nic nie będę przecinał. Szczerze w to, że ten agrotron to jest trochę za lekki. Może troszeczkę. Ale ładnie wygląda. On super moc. Nie mów o tym, co myślę. Czemu ty to zrobiłeś? No idiota. Co żem zrobił? Kazałeś się jednym DB14 jechać. Jeźdź, bo więcej nie pociągnie DB14.
No, odcineczek będzie długi. No, już rozwalę te palety. Nie, ja to muszę zamienić ze sensu, zamienię na Big Maci, bo to nie ma opcji. O, na jesień się zamieni. O Jezu, o mój Jezu, o mój Panie, ja Cię Boże, czemu Ty mi nie pomożesz? No i tak właśnie sobie jedziemy. Tomek! Co tam? Jakbyś mógł stanąć się zepnąć do Agrostara i byś te przyczepy przeciągnął tam na tył, bo ja będę do obory w końcu to zwoził. Co? Musisz wziąć do Agrostara, zapiąć tę moją przyczepę zieloną i niebieską, tylko zapnij pasy na zielonej i weź tu podejść, gdzie jest silos. Zaraz, tylko stanę na poboczu gdzieś. No stań, a ja jeszcze tą DB14 gdzieś przeciągnę. Staram się, agrotonem. Bo w końcu do obory lądują. Na razie nie będzie krów, to... Chyba do obory. Nie jestem pewny. No. Jeśli wjedzie się z dwoma, a jeśli nie wiecie, no to trudno. To będzie też tam pokonać, bo nie mam. Do Agrostara chyba miałem się tepnąć, a nie do... Agrostara, Agrostara, dobrze mówię. Te twoje przyczepy no wprowadzić. Tutaj przyprowadzić, no. O, nie zajdzie. Tak, wprowadzić. No podprowadź, podprowadź, no, no. Tylko na zielonej pasy zapnij, bo wyleci wszystko. A niebieski też. Niebieski są zapięte. Gdzie ty jedziesz? Halo? Do ciebie tylko chyba z drugiej strony. No właśnie, i źle, bo tędy nie przejedziesz. Chyba, że po polu kawałek, a to po polu może. Kawałek po polu się przejedzie. O dobra, jest. No, 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 i tutaj na, tutaj jak się syp zjeć, na wsyp zjeć. O, no na wsyp, no, no. Będzie wyżej. Już. Będzie wyżej, no, jedź. A wsyp, no. No. Rura. Tylko żeby dwie stanęły. Równo. No, jeszcze, czekaj, jeszcze. Prr. Odepnę ci, stój. Gaszę go, ja idę, jadę tam. Nie, stój! Weź jeszcze mi tą DB14 przyciągnij. Weź tam, naprzód tu... Agrostara zapnij naprzód już. O tą, co tu stoi? No. Naprzód bierz. Weź zapnij mi z przodu, bo... Weź wyjdź i wejdź, bo stoisz koło mnie. Wyjdź i wejdź z traktora. Tu stoisz koło mnie, chłopie.
Jeszcze. Prrrr. No, czekaj. Idiota. Nie można. Odejdź, wyjdź no. Kurwa. Czemu się nie da? On w przodu nie ma zaczepu. O kurwa, rzeczywiście. Patrzę. Kurde, nie ma zaczepu, ale mówię, ale wyjdziemy. Na. Tak jak wcześniej wspominałem, wulgaryzmy są tylko dla pobudzenia śmiechu. Prawda? Dokładnie. Rura z nią bez zaczepia, nie zaczepiaj. Zobaczymy, przetestujemy go. No, rura. No, ja mam piłować. No. No przeciągnij, no dawaj, no, idzie, na hamulca, idzie. Idziesz, dobra, ja jadę jechać tym Zetorem. Ursusem, przeciągnij ją tutaj. No gdzie? A, dobra, no postaw tutaj, no, 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 dobra. Tylko zapnij przewody i go postaw tutaj z nią. Niech stoi. Zapnij, aby żeby potem nie było, dobra. Już wolny. Chłopie, idź zobacz tam można wapno i powiedz mi, następny odcinek będzie z wapnem. Tylko trochę nabierz, nie bierz całej przyczepy, albo przywieź całą przyczepę. Ile ton wziąć? A jest wapno? Pytam się, ile ton wziąć. No, najpierw powiedz, czy jest. Jeśli jest, no to tak. A to najpierw dojadę. Rura mu tam na to. No daję mu, daję mu. Dobra, Tomeczek, dojedź i powiedz i kończymy. No już wjeżdżam na wsyp. To dowiedz się. Powiadomienia, jakieś przychody. No kurde, coś mnie blokuje. Nie mogę wjechać. Głowane. Ja wiem, że to są dla krów, ale nie mam gdzie tego postawić. Porozumiem. O, dobra. Jest i wapno. Pełna przyczepa. Pełna? Na pewno? Na pewno. Dobra. Tankujemy. Tak mi się wydawało, że tam będzie wapno. Tu możesz kupić wszystko. Co na przykład? Do kiszonek, wszystko, co chcesz. Dobra, no dobra, to weź tam pan stani, chodź się pożegnamy i na kolejny odcinek będzie. Lepiej się do Agrostara. Już, tylko wyjadę. No, Agrostar ciężki. 8 ton. Powiem ci tak, daję temu Ursusowi miodu, ale... Nie przyjeżdżaj, tylko dawaj tu mi. O! No to panie, stanij ładnie do tego Agrostaryka. No. Może za niedługo doczekamy się jeszcze większych traktorów. Już mam 4 na oku.
No ale nie mogę ich zdradzić, bo nie. Ja tam mam jednego, który myślę, że podrzucę Michałowi pomysł. No. Może wyjdzie, może nie. Dobra, stanie się pani, będziemy się żegnać powoli. O, git będzie. O, git koło rejestracji, git, dobra. No, więc żegnamy się z wami. Miłego. No gdzie? Nie obracaj się. No. I gdzie? I co? I co? I gdzie? No i życzymy miłego dnia. No i co? Widzimy się na kolejnym odcinku. No, miłego wieczoru. I co? Bajajajo. Szerokiej drogi każdemu. No. I miłego dzionka. Pozdrawiamy.